was born to be a world champion. Michael Smith został w tym roku mistrzem świata i numerem 1 rankingu PDC, ale żeby to osiągnąć, Anglik musiał przejść długą drogę, a wielu postawiło już na nim krzyżyk. Ale zacznijmy od początku. Michael Smith urodził się 18 września 1990 roku w St. Helens w Anglii. Jest to miasto mniej więcej wielkości Opola, pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem. Kiedy Michael miał 15 lat, przydarzył mu się wypadek. Spadł z roweru, łamiąc sobie przy tym biodro, przez co musiał chodzić o kulach przez 16 tygodni. Rzeczywiście! Jako dziecko grał czasem w darta, ale dopiero podczas rekonwalescencji zainteresował się tarczą. To o kulach rzucił swoją pierwszą 180. Po ukończeniu szkoły mógł zostać stolarzem, wziął nawet udział w kursie stolarskim w koledżu. Zdecydował się jednak olać ostatni egzamin, bo wolał wystartować w turnieju darta. Okazało się to strzałem w triple 20, bo Michael szybko zaczął wygrywać lokalne turnieje, a już w 2009 roku zadebiutował w PDC w UK Open. W 2011 rzucił swoją pierwszą dziewiątą lotkę przeciwko Michaelowi van Gerwenowi. Dwa lata później nadszedł czas na pierwszy wielki indywidualny sukces. Michael Smith. Bully Boy wygrał młodzieżowe mistrzostwa świata w finale, pokonując Rickiego Evansa. It's a good feeling. I was every leg I was living through, I was thinking, well, come on, just do it, and every leg just went. It was fantastic to win. W dzieciach Smitha płynie polska krew. Żoną świeżo upieczonego mistrza świata jest Dagmara Smith z domu Malczewska. Sosnowiczanka przyjechała do Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Z Michaelem poznali się 10 lat temu w Irlandii, gdzie odbywał się turniej PDC. Ślub wzięli w 2019, zaraz po wywalczeniu przez Smitha wicemistrzostwa świata. Jak mówi Dagmara Smith, Michael po polsku zna tylko kilka słów, choć w naszym kraju był, a najbardziej podobał mu się Kraków. Najlepszym darterskim przyjacielem Michaela Smitha jest ksywa Bully Boy nie ma nic wspólnego z dartem i czerwonym środkiem. Michael Smith pracował kiedyś na farmie, gdzie pomagał w oznakowaniu nowonarodzonych cieląt. Kiedy wpadł w krowie odchody, jego pracodawca nazwał go Bully i tak już zostało. Choć trafianie w bula idzie mu całkiem dobrze, to Smith słynie ze 180. W 2022 roku rzucił najwięcej maksów spośród wszystkich zawodników. Jest też rekordzistą, jeżeli chodzi o najwięcej 180 na jednych mistrzostwach świata. Rok po zdobyciu młodzieżowego mistrzostwa świata Michael Smith wyeliminował z mistrzostw świata największą legendę w historii darta, Phila Taylora. A w 2016 dostał zaproszenie do Premier League, elitarnego turnieju tylko dla najlepszych darterów, jednak zajął w nim ostatnie miejsce. Jego kariera nabrała rozpędu w 2018 roku, kiedy to zagrał w finale Premier League i World Series. Wtedy rozpoczęło się też jego największe przekleństwo, czyli przegrywanie telewizyjnych finałów. Do 2022 roku Smith awansował do ostatniej rundy w 8 turniejach. W Premier League z Michaelem van Gerwenem, World Series z Jamesem Wadem, World Match Play z Robem Crossem, Masters z Peterem Wrightem, UK Open z Danem Noppertem, Mistrzostwa Europy z Rossem Smithem i dwa razy Mistrzostwa Świata z Michaelem van Gerwenem i Peterem Wrightem. Choć wszyscy zaczęli nazywać go Mr. Runner Up, czyli Pan Wicemistrz, Michael nigdy nie postrzegał siebie w ten sposób. Wiedział, że w końcu przyjdzie jego czas. Smith ma dwóch synów, Michaela Juniora i Kaspra. Obaj kochają darta, a jednym z pierwszych zwrotów opanowanych przez młodszego z nich było 180. Historia z rowerem i biodrem to nie jedyne złamanie, jakie przydarzyło się Michaelowi Smithowi. W wieku 19 lat poślizgnął się na lodzie i złamał oba nadgarstki. Nie przekreśliło to jednak jego kariery. Natomiast w czasie finału Mistrzostw Świata w 2019 roku Smith był tak sfrustrowany słabym początkiem meczu, że podczas przerwy uderzył lewą ręką w ścianę. Anglik miał dużego pecha, bo zegarek wbił mu się w rękę i złamał jedną z kości. Michael dokończył spotkanie, ale jak sam przyznał, miał problem z odebraniem trofeum za drugie miejsce. Smith posiada własnego konia, a interesuje się wędkarstwem, rugby i piłką nożną.
W 2017 roku Michael Smith skoczył z Oakland Sky Tower. Wszystko przez jego darterskiego mentora Garego Andersona, który rzucił mu charytatywne wyzwanie. Po skoku Bully Boya Anderson przekazał 1000 funtów na rzecz osób zmagających się z chorobą Parkinsona. Kres fatalnej pasy przegranych finałów musiał kiedyś nadejść. Karta Michaela Smitha odwróciła się w 2022 roku w turnieju Grand Slam of Darts. Właśnie tam Bully Boy wygrał swój pierwszy finał dużego telewizyjnego turnieju, pokonując Nathana Aspinala aż 16-5. Ale głównym celem sezonu były Mistrzostwa Świata. Na sukces na początku się nie zanosiło. Ciężary Smith poczuł już w trzeciej rundzie, gdzie o włos od wyeliminowania Anglika był Niemiec Martin Schindler. Potem było już tylko lepiej. Smith pokonał Joe Callena, Stevena Buntinga i turniejową sensację Gabriela Clemensa. Nadszedł czas na finał, w którym czekał on. Michael Van Gerwen, trzykrotny mistrz świata, jeden z najbardziej utytułowanych darterów w historii, z którym Smith przegrał już finał w 2019 roku. Van Gerwen szedł przez turniej jak burza, pokonując w ćwierćfinale Chrisa Doubiego 5-0 i w półfinale Dimitriego Vandenberga 6-0. Finał przebiegał jednak pod dyktando Bully Boya. W drugim secie Michael Smith rzucił 9. lotkę, co dało mu wiele pewności siebie. 22 maksy, średnia ponad 100 i double na poziomie 47% doprowadziły Michaela Smitha do upragnionego tytułu, po którym został też numerem 1 w światowym rankingu PDC. Czy 2023 rok to będzie rok Michaela Smitha? I to by było na tyle na dziś. Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca tego materiału. Jeśli Wam się podobało, zostawcie komentarz, kogo chcielibyście widzieć w następnym odcinku. Nie zapomnijcie też o łapkach w górę i zostawieniu suba. Do zobaczenia.